Hello, hello, hello. Gramy dalej, kontynuujemy. Przypomnę, że może skończyliśmy na tym, że zrobiliśmy Oskarowi nogi. I tak szczerze nie pamiętam, co mam teraz zrobić, więc pogubimy się trochę. Może spróbujemy poszukać tego pociągu, o którym on mówił. Który jest chyba tutaj. Nie, tu jest dom. Chociaż do domu możemy też się przejść, a konkretnie to do ogrodu. Pamiętam, że coś nam może tutaj się przydać. Mam tutaj jakieś opcje, ale je zignoruję. Idziemy dalej do ogrodu. Labiryntu. Mamy tutaj panią ogrodniczkę. Bardzo ładna zniszczona rzeźba. Widzę, brama jest zamknięta. Klucz. Klucz Wolarbergów. On się bardzo często przewija przez całą grę. Ten klucz Wolarbergów się widuje naprawdę często. Tak poza tym, to co u was? Ja ostatnio mam problem z montowaniem, bo mój program do montowania ostatnio uznał, że on będzie zapisywał projekty milion lat. I nie wiem, ostatnio nagrałam na przykład haul, ale nie wiem, kiedy będzie dodany. Na pewno przed tym, także pewnie już go widzieliście, albo nie wiem, zobaczycie. No, ale nie było najprościej, bo... I need a key. Bo się zapisywało bardzo długo. Jakby całą noc się zapisywało, a potem po tej nocy w ogóle jeszcze... O, gdzieś się włamiemy. A po tej nocy jeszcze się okazało, że w ogóle jest to zapisane źle, więc w ogóle się nie zapisało i tak bez sensu, rozumiecie. Idź w górę, idź. Więc jakby mam trochę problemów z montowaniem ostatnio, raczej z czasem montowania. Dobrze, jesteśmy gdzieś. Idźmy na razie na lewo. Nic tu nie ma. O, jest coś. Jakiś stolik do pisania. Tuż dziennik. Dziennik Anny, ta, która zmarła właśnie. Tu mamy zdjęcie Hansa. I są wspomnienia a propos zabawki, bodajże zabawki mamota, nie czytam, mówię z tego co pamiętam. I mówi to o tym, jak właśnie Hans się zmienił od momentu, kiedy poznał tego mamuta. Znalazł tą zabawkę tego mamuta w jaskini, do której razem często chodzili się bawić. I w ogóle było z nim coraz gorzej, ojej, no dobra. I Hans właściwie nigdy nie wrócił do takiego dawnego siebie. Niestety. Idź dalej. Przeraża mnie ta muzyka za każdym razem. Mamy narysowanego mamuta przez Hansa. O Boże, ona jest tak głupia, że ona nie wie nawet co to jest. Z 1932, słuchajcie, to trochę czasu. A grę mamy 2002 bodajże tutaj, więc trochę ten Hans ma lat w tej chwili. Mamas. You draw mamas for Momo? Mamo chce od nas teraz rysunek mamuta. To jest taki jakiś creep, który nagle się pojawił i nie pozwoli nam pewnie wyjść. Z nim porozmawiamy. Co tu robisz? Coś tam. On oczywiście jak najęty, że da, rysuj mi mamuta, bo ci w niczym nie pomogę, głupia. Nie wiem, w czym masz mi pomóc, ale okej. Okay. Znaczy się, jakby nie było, to on jakby był blisko tej Anny, tak? Więc może coś wie, bo ta Anna się nim trochę zajmowała. Chcę, żebyśmy narysowali mamuta, nie jesteśmy artystami, więc pójdziemy, odrysujemy od tego, co jest wyryte tutaj. Więc mamy tak, mamy papier i jakiś tam ołówek. Tu artystka taka, że masakra. Mamy rysunek mamuta. Po prostu cudowny. Mogę na to spojrzeć. Paskudny. Dobrze. Dobrze. A wracamy do chłopca. Oddamy mu ten papier.
faktycznie może nam coś powie, a tak nam powie, że właściwie nic nam nie powie. W sensie nic ciekawego, nic odkrywczego. No, jest taki zachwycony, się przewraca prawie. A nie, on nam chyba coś powie jednak ważnego. A, każe nam ze sobą iść, a że to była jakaś nasza nagroda, że nam pokaże jakąś rzecz. I z tego co pamiętam, ona zaprowadzi właśnie do jaskini, w której właśnie Anna Wollarberg z Hansem się bawili. Idzie po prostu jak stary dziad, ale okej. Idzie jak ja w sumie, bo rok temu miałam uszkodzoną kostkę. A po prostu mocny uraz miałam, skręcenie dosyć mocne. No i do dzisiaj niestety to skręcenie się odzywa i mi dokucza. No i tak niestety jest. Że wiecie, jakby kondycja jeszcze mi pozwoli biec, ale kostka już nie bardzo, więc jak ucieka mi autobus, to jestem w dupie. Utknęłam po prostu. No, wychodź. A to po prostu nie jestem w stanie sobie pomóc. Płakać z tego powodu nie będę, chociaż jest to naprawdę jednak męczące i drażniące, że człowiek jednak wolałby, żeby ta noga działała tak, jak należy, nie? Idziemy za Momo. Idziemy za Momo właśnie do tej jaskini. Boże, jak ona zabawnie się zatrzymuje przy każdym rogu. Okej, okay, tu było chyba wyjście. O, jest strasznie mroźno ostatnio, nie macie poczucia? Jakby tak naprawdę taka Syberia, jest, nie wiem, jakby was to może teraz nie szokować, ale tak myślę, że jak ktoś to będzie oglądał za, nie wiem, pół roku, czy do tego ktoś wróci za jakiś czas, to poinformuję was, że w tym momencie jest minus 12 stopni. Pod koniec tego tygodnia, a mamy dzisiaj wtorek chyba, pod koniec tego tygodnia ma być nawet minus 20, więc ja po prostu byłam wczoraj na zakupach. I więcej nie wychodzę, bo to jest jakaś porażka. Jakaś porażka, jest tak zimno. Byłam w centrum Katowic, to po prostu mi wręcz pocięło twarz od zimna, od tego takiego mroźnego powietrza. Dobrze, tu trzeba spróbować coś wziąć, żeby ona... Czy się za daleko ma? I can use one of the orbs. Bo tą jaskinię mamy tutaj. Nie wiem, czy ją widzicie, jest tam na końcu. Ale nam łódź się spleśniała i łódź nie zardzewieje, ale wiecie, o co chodzi. Dobrze, dobrze, nie marudź. O, mamo często tu przychodzi. No to się rozejrzymy. Tam po lewej stronie... Nienawidzę jej muzyki, naprawdę nienawidzę. Mamy odrobinę wody. Jak mam wrażenie, że to jest strasznie płytkie. No bo przecież ile taki korytarzyk może mieć wody? Nic. Ale oczywiście ona nie może przejść po takim korytarzyku wody. Więc będziemy kombinować, jak tą wodę tam odsączyć jakoś. Jakoś ją stamtąd zabrać. Tu mamy Tamę. Ale oczywiście Kate jest strasznie słaby uszem i no nie da rady. Więc idziemy do Momo. Wykorzystamy dzieciaka, żeby nam to przesunął. Otworzył. Pomóż mi. Co robić? Pomóż mi otworzyć Tamę. I idziemy tam. Oczywiście cienia złamał. Co teraz? Ups. Po prostu za idiota. Przyjrzymy się temu. Wygląda na zniszczone. Co ja podnoszę? Idź badyl. A niech będzie, że podnoszę. No dobrze, to wrócimy do Momo. Bo tam leżało w wodzie te takie stare wiosło, to każemy mu wziąć to wiosło, żeby nam je wyciągnął, bo ona ma za krótkie łapki. Nie wiem, z jakiego powodu dziecko miało mieć dłuższe ręce i być w stanie wyciągnąć to wiosło.
Mamo, pomóż mi, pomóż mi, mamo. Nie pierdziel, tylko idź za, zapieprzaj po tą. Po tą, po te wiosło. A mamo mówi tak. I mamo idzie. Boże, ja bym tak biegła, jakbym naprawdę chciała biec. Co? O Boże, że łódź jest za daleko i mama nie lubi wody. Czy ja muszę wykombinować tą starym... O Boże, co za kretyn. Tą starą... Starą rzeczą spróbujemy... Spróbujemy sięgnąć. Tą starą... Pomóżcie mi. Starą... Wajchą. Oh, mokre i w ogóle szatan, dobrze. Teraz oczywiście to będzie za ciężkie, więc teraz pójdziemy do momo. Nie lubię tej części, bo to się 50 razy do niego chodzi i on za każdym razem mówi w taki głupi sposób i tak biega głupio. Pomóż mi. Momo say yes, to idź momo, idź, pomóż mi. Wiosło nie wygląda tak, jak je zostawiłam, ale okej. Okay. Nie wygląda tak, jak wyglądało w wodzie. Uroki po prostu Syberii jedynki. Idziemy za nim, bo oczywiście nam uciekł. Bez pożegnania. Idź otworzyć to. Na co czekasz? Mama. Mama, uzyskaj. Boże, na co ty czekasz? Pomóż mi. I need a hand opening the dam. Momo say yes. Momo strong. Momo mówi tak, Momo jest silny. Jakby nie wiem, jest tak idiotyczny, że nie poszedł tam od razu, czy o co chodzi. Tej części tu nie było wcześniej. Ale okej. Okay. Idziesz, nie wiem, jakim cudem wiosło, które jest zrodczałe przez to, że leżało w wodzie, nagle działa. Ale okej. Okay. Momo strong. Momo silny. No dzięki, dzięki momo. Otworzył nam tamę, więc po prostu woda powinna była stamtąd uciec już. Więc wrócimy tam. Momo uciekł już w ogóle. No. Wody nie ma. Patrzcie, jak to jest płytko. I ona nie była w stanie przejść. Coś niesamowitego. Do jaskini. Wiecie co, jak ja bym była prawnikiem do Nowego Jorku, to ja bym była crypt out i ja bym nie szła, ja bym... Bałabym się, jakby po co, jak przyszłam na jakąś misję normalną podpisać jakieś dokumenty, a wysyłają mnie do jakichś jaskiń. Tu mamy mamuty. Jakby ona strasznie się naraża. Kto w ten sposób myśli, to ja nie wiem. I tu mamy coś na ziemi. Laleczki mamy, mam mamuta. Można iść dalej? Czy ja się teraz cofnę? Cofnę się, okej. Okay. I to tylko po to przyszłam? Czy ja mogę spojrzeć na tą lalkę? Nie mogę. Okej. Okay. Dobrze, idźmy. Wyjdźmy stąd. Nie wiem, gdzie z tym pójdziemy, ale idźmy. Boże, co za pomysł, żeby chodzić do takich miejsc. Jesteś prawnikiem, studiowałeś ciężko, coś tam wywalałeś pieniądze na studia i do niebezpiecznych rzeczy. Kto dzwoni? Hello? Pewnie chłopak. Hey? Matka, o Boże. Well, yeah. Who did you think it was? Czy to ty? Ale myślałaś, kto to jest? Dobrze, o co ci chodzi? Jakieś plotki, że padła na kogoś, kto jej powiedział, że na coś tam, pracuje gdzieś tam, nad czymś tam. O Boże, jakieś wyprzedaży rzeczywiście. O jakiejś starej koszulce, której jej się marzyło. Nie wiem, czy to jest matka, czy koleżanka. Chyba koleżanka, bo mówi dosyć tak takim sposobem luźnym, że idź, zadbaj o siebie, więc chyba to była koleżanka, nie mama.
każdym razie tylko plotki, nie? Że coś tam, kupiłam nową bluzkę, słuchaj, na przecenie za 200, czy tam nie 200, o pierdy, jakby nie wiem po co to jest, z jednej strony wiem, z drugiej strony nie wiem. Wracamy się, nie wiem dokąd. Bardzo lubię dźwięki w grze. Może niekoniecznie muzykę, bo to jak jest taka straszna, to się boję. Ale dźwięki są super. No nie wiem, może pójdziemy do Oskara? Właściwie gdzie miałabym gdzie indziej iść w tej chwili. Dobrze, skoro dom był zaraz na lewo, to tu pewnie jest stacja pociągowa. Yep. Bardzo ładna stacja Waladi Line. No i wam jeszcze powiem, że w Katowicach jest strasznie niefortunnie zbudowane centrum. W sensie jest chyba nieprzemyślane do końca, jak tam żyć zimą. I kiedyś jeszcze budowali koksowniki, żeby można było się ogrzać. I że tak powiem, odrobina ognia w centrum miasta no, pomagała, jakby nie było. A teraz jest taka masakra, że jest nie dość, że jest zimno, minus 20-12 stopni. A tak po prostu jeszcze czasem, no tam obok jest rzeka, która po prostu... No jest zimno przy tej rzece. To raz. Dwa, że tam jest pełno fontan. Co prawda one nie działają cały czas, ale są te fontanny. Jest duża, duża przestrzeń, gdzie po prostu może wiać wiatr i być mroźno. I nikt z tym nic nie robi. I no jest masakra w całym centrum. Więc ja no, nie przepadam. Lubię jak jest, że tak powiem, zima i jest... Święta na przykład są, bo są bardzo ładne pobudowane domki i tak dalej. I to ta przestrzeń jest minimalizowana, ale jak jest tak bez niczego, to jest masakra. Dobrze, Oskar. Pogadajmy z nim. Hey there, Oskar. My functions do not permit me familiarity, Kate Walker. Even if you are my first and only passenger. Już ją wziął jako pasażera, oczywiście. Nie ona, że jak to ja. I że przecież skończyłeś moją produkcję, to jesteś pewnie moim pierwszym pasażerem. O czym my możemy pogadać? Misja? I have decided... Your ticket, please? O, i ona uznała, że ona nagle jedzie z nim, nie? I że on... A masz może bilet? I oczywiście każdy passenger, czyli każdy podróżny musi mieć bilet. I ona teraz próbuje od niego kupić ten bilet. Ale musisz iść w specjalne miejsce, gdzie sprzedają bilety. Ale oczywiście są sprzedawane jeszcze przez jakąś chwilę, ale muszę być szczęściarzem, bo już zaraz zamykają coś tam. Jakby Oskar jest strasznym takim urzędasem, jakby nie było, nie? Że no, musisz mieć bilet, ale żeby mieć bilet, musisz iść kupić w danym miejscu, ale to śpiesz się, bo jest ostatnie 5 minut, ale to coś tam, ale to tamto i jakby, no, tak to wygląda. I on nagle oczywiście ten sam robot jakby przeszedł i on będzie mi sprzedawać bilet, bo nie mógł tego zrobić w pociągu, nie? It's you? Ale to ty? What can I do for you, madam? Co mogę pani podać, madam? It's me, Kate Walker. Surocze. Correct. Your name is indeed Kate Walker. Dobrze, daj mi bilet. A co ja mogę chcieć? Pomoc? If you were in my shoe. My reasoning mechanism does not... A, nie może nam pomóc coś tam. Misja? What can I do for you, Kate Walker? A train ticket, please. Poproszę bilet. Co, sprzedaje pan coś innego? Moją jedyną funkcją jest sprzedawać bilety. Jakby jest słodziutki. I biuro się zamyka za dokładnie 3 minuty. Więc poproszę bilet. Jeden. Yes. Yes. I dokąd pani jedzie? Nie mamy pojęcia, gdzie jedziemy. A ticket to... Travel then. A więc dostanie pani bilet do podróży. To genialne. Tak, ale teraz ten bilet trzeba mieć przybity. Tak, autoryzacja do ruszenia w ogóle z... ze stacji. Czyli taka jakby zgoda na lot, tylko że pociągiem. Wiecie, tak jak się, nie wiem, leci helikopterem czy coś, to musi być zgoda na lądowanie, zgoda na lot, zgoda na tamto, to tak samo Oskar teraz żąda ode mnie zgody na odjazd. Więc trzeba pójść przybić pieczątkę, że zgoda.
A nie wiem, czy pamiętacie z pierwszej części. Byliśmy w takim miejscu, gdzie była pieczątka. Ja wam mówiłam, że to się kiedyś przyda. Więc my tam teraz pójdziemy i sobie sami przybijemy te dokumenty. Jakby sobie jest zabawna pod tym względem, że no... Bierze, co jej potrzeba, jakieś klucze wyciąga, bez żadnego zadawania pytań. Tu sobie nagle dokumenty sama podbije, najchętniej to by jeszcze sobie pewnie sama podpisała. Jest to takie zabawne. Prawo nie istnieje. Dobrze, idziemy. Śmieszne te domki, śmieszne kształty mają. To jest coś pięknego, że ktoś je narysował. Dobrze. Wchodzimy. A ja nie jestem tak kreatywna, jeśli chodzi o rysowanie, niestety. Że mogłabym spróbować jakieś, próbowałam nawet zrobić jakiś taki śmieszny dom, ale to nie wyglądało tak dobrze. Dobrze, co my musimy teraz podbić? To jest jakiś, wygląda mi to na jakiś dokument taki... Dobrze, spróbujmy podbić sobie bilet. Nie? Nie bilet. Dobrze, to weźmy to. A to co jest? Faks, okej. Weźmy to. Połóż. O, czyli jednak zgodę trzeba podbić. Nie mamy tuszu, ale wzięliśmy z jakiegoś tam tego do pisania. Nalejemy tusz. Tak nalała, że tylko dźwięk był, ale okej, akceptuję to. I co? I przybijemy. Approve, czyli potwierdzony, że zgoda. Muzyczka jest, znaczy, że zrobiliśmy progres. I teraz znowu biegniemy oddać ten papierek tam Oskarowi, oczywiście. Powiedzieć mu, jedziemy, Halina. Jedziemy w podróż. Zabawne, bilet w podróż i to już koniec. Może jej to trwa, jak ona tak biegnie, babo. Jeszcze telefon. Od kogo? Szef? Dan, I was gonna chłopak. Call you. Yeah. Are you mad at me? Jesteś zły na mnie? I've just called Marcia Borman. They told me you weren't expected to... dzwonił do jej szefa, że nie jest spodziewana się, żeby ona wróciła w ciągu tego tygodnia. Oczywiście pytania, to kiedy wrócisz do domu? Ale ja nie wiem, bo jestem na misji, coś tam. I że to ciężka sytuacja i wiesz, mam nadzieję, że zrozumiesz. A on oczywiście już jest taki zgryźliwy, że och, nieważne. Takie bardzo kobiece ma podejście, że o, nieważne. O Boże, on teraz ją krzyczy, że jesteś szalona, że co ty robisz. Nie wiesz, gdzie jedziesz, a ona, że ja cię kocham, przestań. Kate, nie możesz tak robić. Oczywiście się rozłączyła i drama, o Jezus. Nie wiem, ale drażni mnie bardzo ta para. Ten jej chłopak jest beznadziejny. It's me again, Oscar. Dobrze. Hello, Kate Walker. Nie tak, nie będę z nim rozmawiać, tylko dam mu po prostu dokument. I also have much to attend to, Kate. O, przestań już, dobrze. Papier mu daj. Daj mu papier. Here. This is your stupid train release ratification, Oscar. Że możemy opuścić stację. Jeszcze mu muszę dać bilet. Oczywiście bilet kupiony od niego, teraz trzeba bym oddać. There you are, Oscar. Does this mean we can leave now? I czy to oznacza, że możemy jechać? I cannot accept this ticket for the moment, Kate Walker. Keep it. I że on nie może na razie tak przyjąć tego biletu, że mam go zatrzymać. I hate to think it's me that's delaying the train like this. I do not wish to appear impolite, Kate Walker. But I am afraid that not all the I w tym momencie ona mówi, że mam nadzieję, że to nie blokuje wyruszenie. A Oscar nam mówi, że nie wszystkie procedury zostały wykonane, żeby opuścić tory. Znaczy stację. I mamy... No, dobra. I mamy trzy miejsca w takim miejscu na bagaże, które trzeba zapełnić. Już wam pokażę, o co chodzi. Tu mamy te trzy miejsca. Mamy tu jedno miejsce, tu środek, jedno miejsce i tam jakąś półeczkę. Więc tak, nasze bagaże to są pamiątki. Mamy tak, mamuta.
Okej. Okay. A cylinder, ten muzyczny. Sprawdźmy, czy ja mogę go włożyć tutaj, bo tego pamiętam, to dało się. If that's going to work, it looks like something's czegoś brakuje. Okej. Okay. Nawet wiem chyba czego. To włożymy ten cylinder do szafki na razie. I tam będą cztery te cylindry, także trochę się nazbieramy ich po drodze. Ale dobrze, potrzebujemy w takim wypadku czegoś. I ja wiem czego. Na tym miejscu. I to jest strasznie głupie, ale będziemy musieli to niestety załatwić. Idziemy teraz do fabryki. Wracamy się do fabryki. Ja myślę, że będę robić potem z czasem jump cuty, żeby to, że tak powiem, no bez sensu jest, żebyście oglądali każde przejście, nie? Gdy też się nic nie dzieje, nic nie zmienia. Więc myślę, że po prostu będę czasem ucinać niektóre sceny, jak na przykład iść do tej fabryki, jest to bez sensu. Tylko na przykład będę ucinała, że już weszła do fabryki, nie? Jakby będzie to miało chyba więcej sensu. No i jesteśmy. Wejdziemy sobie do gabinetu. Do gabinetu. Potrzebujemy takiej figurki, która tu stoi, z tego co pamiętam. Mogę ją zabrać? That's going to work. Ale jak to nie mogę? Ja pamiętałam, że mogę. Chyba, że to źle zostawiłam tamten cylinder. Nie mówcie mi takich rzeczy. Dobrze, to spróbujemy iść w inne miejsce. Pójdziemy na tam z górę, w górę za hotelem. Gdzie nas jeszcze nie było. Nie będziemy z panem rozmawiać, bo pan nam tylko będzie pierdzielił o pogodzie, jak to było kiedyś dobrze, jak byli turyści. Pogrzeb się skończył, widzę. Ktoś do nas, no, pewnie szef do nas dzwoni teraz. Hello. Kate, so what new? Jakie newsy w ogóle? Problem, Mr. Marson. Mamy problem, panie. Problem? Come on, jaki znowu problem? There's maybe an heir. I że jest, what? Teraz dopiero mówi mu, że jest Hans, dziedzic. Anna Varlberg's brother. Hans, który jest bratem Anny. Can't buy the factory without his consent. I że jest żywy, że nie możemy kupić fabryki bez jego zgody. Nothing. I mean, listen to me, Kate. Universal Toys. I on teraz na nas krzyczy w ogóle, jakaś taka presja, nie? Że może pan na nas liczyć, ale no jednak muszę coś załatwić, panie. Jakby nie ciśnij mnie, nie? Tu mamy zębatki i nie wiem, czy pamiętacie, ale mama opuścił pewne zębatki, więc ja je teraz połączę. On nawet narysował wzór, jak je połączyć, ale to jest tak idiotycznie proste, że myślę, że ten wzór potrzebny nie jest. No i ty po co wyszłaś? Wróć tam. Że jeszcze dwie muszę umieścić. A tu mamy taką większą i tą najmniejszą. Wchodzimy do windy. No, trochę wysoko. Ja już bym krzyczała z moim lękiem wysokości. Jakieś coś tu mamy. That's going to work. Okej, okay, coś trzeba będzie mu włożyć i nie przemyślałam tego, jednak chyba powinnam była iść na końcu, na sam koniec, na początku. To wrócimy. Strasznie ładna jest ta winda w ogóle. No taka stricte steampunkowa. Dobrze, i biegnij na sam koniec. W takim wypadku. Co z powiem, że cały czas rysuję. Bez waszej wiedzy. Zapełniłam już jakieś 14 stron. Więc jakby powoli dobrze idzie. Już tylko 84. Dobrze. Tu mamy coś do zajrzenia. Krzyż. Przesuniemy go, mamy klucz. W ogóle nawet Jezus jest mechaniczny. Nie wiem, czy zauważyliście.
Jak nie zauważyliście, to sobie cofnijcie. Jest mechaniczny. I need a key. Czy ten klucz, który ja wzięłam, będzie do otwarcia szuflady? Na to wygląda. Bo otwieramy sobie. Tu mamy jakąś kartkę. Tu mamy fioletową kartkę. Tu, co tu mamy dobrego? Nic, ale tu możemy przesunąć i tam jest klucz. To jest jakiś list do pana księdza, który nas za bardzo nie interesuje. Wyznanie księdza. Co tu jeszcze dobrego? I jakaś niebieska kartka. Zabawne, że te zdjęcia są takie autentyczne, że wszyscy widzieliśmy to zdjęcie z internetu, nie? Albo nie wiem, dostaliśmy od księdza na jak to się nazywa po polskiemu? Na kolędzie. Dobrze, wyjdź stąd i teraz jedź tam na górę. Z żadnych podpowiedzi nie korzystam. Więc jakby gramy na żywioł. No, przechodź. Dobrze. Załóżmy, że ta różowa. Zadziałało. Zadziałało. Mamy dzwonnicę. Nie wiem, co to zmieni, że ta dzwonnica tam tutaj nam tak dzwoni. O, już wiem, co to zmieni. Jest to godzina jakby odwiedzin. I mamy miejsce na klucz. Dobrze, że nie potrzebujesz już tych kart. I w tym momencie mamy godzinę odwiedzin, więc możemy wejść do krypty. Gdzie to w ogóle jest naprawdę creepy. Boże święty, jesteś prawnikiem, co ty robisz, nie? Jesteś prawnikiem i zajmujesz się takimi rzeczami, jakby nie było. Zbliżenie mamy na klucz. Sadzimy sobie tam ten klucz. Przerażające, bym w życiu nie wyszła do takiego miejsca. Matko Święta. Przecież to wygląda masakrycznie. Hans Wollerberg. W 1928 się urodził. Trochę lat jest. Co ja wyciągnęłam, bo nie jestem pewna. O, cylinder. Jakąś notatkę. Okej. Okay. Jakby zabawne jest, że ona tego nie schowała, nie? Ale no dobra. Idziemy stąd. I ja wiem, że naprawdę potrzebujemy tej figurki stamtąd, z tej fabryki, więc teraz się wrócimy, spróbując ją wyciągnąć stamtąd. Z tego co pamiętam, żeby wyciągnąć tą właśnie figurkę, trzeba nam tego cylindra, który właśnie zebraliśmy. Widzimy się w fabryce. Jesteśmy ponownie. Wychodzimy na górę znowu do tego biura. Podchodzimy do szafy. Proszę cię bardzo. Hans, gdzie się chowasz? Musimy iść do domu. Hans, musimy iść do domu, ale to jest sekret. Ja mam jakiś sekret. Musisz obiecać, że go nie zdradzisz. I mamy teraz wspomnienie. O tym, jak Hans odkrył tą jaskinię. I swoją siostrę tam zabrał. Ale tam jest ciemno, przecież wziąłem latarnię, nie? I nie będziesz taki mądry, jak ojciec zauważy, że ukradłeś mu latarnię. I teraz Hans odkryje mamuty. I oczywiście to jest teraz sekret między nimi dwojga.
i znalazł lalkę. I uznał, że musi ją zdobyć, nie? A to trochę wysoko jest. Bądź ostrożny, Hans. Przez kilka tygodni był w śpiączce między życiem a śmiercią. I nigdy nie był taki sam. I nigdy nie wrócili do jaskini i nigdy nie zdradziła jego sekretu. No i nam ta figurka zeszła, nie? Więc ją weźmiemy. Razem z tym cylindrem. Wzięła ten cylinder? Wzięła. I wrócimy się do pociągu. Może już teraz będziemy w stanie ruszyć. Jak się pewnie domyślacie po tytule i po tym, co mówiłam, Hans przybywa na północnej Syberii. I tam też będziemy zmierzać, żeby tego Hansa spotkać, złapać. Wracamy do pociągu, ułożymy rzeczy na swoje miejsce, powiemy Oskarowi, że możemy jechać. I zobaczymy. Oskar cały czas na nas czeka. Iś taki szeroki mi się wydaje. Dobrze. I teraz tak, tu będzie figurka. Okej. A tu postawimy kolejny cylinder do pamiątki. Do kolekcji znaczy się. Okej. Hello, Oscar. Szeroki człowieku. Hello, Kate Walker. Misja. Możemy jechać. Why aren't we setting off, Oscar? Czemu nie jedziemy, Oscar? I must abide by regulations. Regulacje. Poproszę o bilet. Panno Kate Walker. Okej, damy ci bilet. I also have my... Daj mu bilet. Czy to jest bilet? To jest bilet. Daj mu bilet. There you are, Oscar. Możemy teraz jechać? I cannot accept this ticket. Oczywiście nie może jeszcze. Everything is in order, and an engineer prides himself on punctuality. Yes, Oscar. But co teraz? Oscar, why haven't you returned? Dlaczego nie wracasz do części konduktorskiej? I just to express a personal opinion on this matter. I fear we have omitted to wind up the locomotive springs. Is that all? Then let. I'm afraid I have no notion of how to implement this function, Kate Walker. It would seem that the makeshift completion of my production process. Okay. Right. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba teraz po prostu ten pociąg nakręcić, bo pociąg jest nakręcany z jakiegoś powodu, więc go nakręcimy i mam nadzieję, że już ruszymy. Z tego co widziałam, tutaj widziałam jakiś sprzęt dziwny, do którego mogę podejść. Tak? Dobrze. Nie wiem, co najpierw. Może pokręćmy sobie. Pokręćmy kołem. Okej. I pociągnijmy za wajchę. On się sam nakręca, jak widać. Trzeba sobie zwinąć, bo inaczej nie przejdziemy. I wracamy do pociągu. I jedźmy już, Oskar, błagam, jedźmy już. Ja jestem z Nowego Jorku, ja już byłam w jakiejś jaskini, ja już chcę do domu, chcę załatwić tą sprawę i mieć spokój. O, już nawet bez jakiegoś mówienia, więc może... Dobrze, wszystko załatwione, możemy jechać. I am most terribly embarrassed. Such ignorance on my part is inadmissible. I hope you still have confidence. Proszę wróć do siedzenia i możemy ruszać. Panno Kate Walker? W końcu! Dobrze, więc może się już uda, może już usiądzie, a Oskar idzie nam do części maszynerskiej, konduktorskiej, jak to nazwać, i ruszamy. Udało nam się opuścić Baladi Line. Pociąg tam rusza. Geniusz Vollerbergów, specjalny zbudowany pociąg.
udało się ruszyć. Oscar? Gdzie jesteśmy, Oscarze? At the halls of residence of Barockstadt University. Barockstadt. Jest to miasteczko uniwersyteckie. The situation is incompatible with the pursuit of our journey. I dlaczego właściwie się zatrzymaliśmy, nie? Wind them up, find a way. Trzeba nakręcić nowy pociąg. Some sort of train winding thing just laying around in this weirdo station. I have seen nothing that fits that description, Kate Walker. I guess we'd better find out then. Przy czym Oscar wyszedł i nie znalazł nic. Nic, co by pozwoliło im nakręcić pociąg. A Oscar też nie może wyjść, bo w tym momencie jest tam bardzo wilgotno zewnątrz. I Oscarowi po prostu by po... koroza by go zażarła. See you later, alligator. Czy jak to tam się mówi, nie? A, po prostu by go zażarła korozja. Na tym dzisiaj staniemy. Pozwiedzamy tą stację w następnym razem, jak wrócimy do gry. I spróbujemy nakręcić ten pociąg, żeby jechać dalej. Od razu wam zrobię taki mały spoiler, że nie będzie to proste i nie zajmie nam to 5 minut. Także to na razie wszystko. Do zobaczenia i na razie!